bardzo ważny moment dla miasta Sosnowca, ale myślę, że dla całego regionu województwa śląskiego, dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo po latach, można powiedzieć, zastoju, przestoju i utrudniania realizacji inwestycji budowy węzła na trasie S1, który ma skomunikować dzielnicę Sosnowca, ale również, a może przede wszystkim tereny inwestycyjne, a przecież dobrze wiemy, jak to jest bardzo ważne, żeby tereny inwestycyjne w naszym regionie mogły się rozwijać, mogły się rozrastać, żeby nasi mieszkańcy mieli nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Po zmianie władzy w końcu udało nam się dojść do porozumienia, które pod koniec naszego spotkania zostanie zwieńczone podpisaniem właśnie tego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W tej drugiej kadencji zaczynamy chyba od wielkiej sprawy, co nie jest, żeby była jasność, moją zasługą, podkreślam. Mianowicie dzisiaj podpisanie umowy w sprawie węzła Klimontów. Łącznie ta inwestycja pewnie dojdzie gdzieś do około 500 mln zł. Wsłuchujemy się w potrzeby samorządów i realizujemy te inwestycje, które przez samorząd są oczekiwane. Dzisiaj węzeł Klimontów jest jednym z takich sztandarowych przykładów. Ale chcę Państwu powiedzieć również, bo trasa dotyczy to trasy S1, że ten projekt, ogromny projekt, jest realizowany praktycznie zgodnie z założeniami, z aktualizowanymi założeniami i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zakończyć ten odcinek pomiędzy Przybędzą a Milówką, tak żebyśmy mogli spokojnie już jechać na Słowację, a w kolejnym roku, że będzie oddany również ten odcinek związany z połączeniem Bielska-Białej z węzłem kosztownym.